pochodzę z Łomac, mieszkam przy tej ulicy, zajmuję się hodowlą bydła opasowego. Zebrałem się tutaj razem z kolegami, ze znajomymi po to, żeby powiedzieć i pokazać ten problem, zresztą jak wszyscy rolnicy w kraju. Chcemy pokazać nie tylko rządzącym naszym krajem, ale także Europą, że jest problem z napływającym zbożem, produktami rolnymi, spożywczymi z Ukrainy, z cenami płodów rolnych, naszych płodów rolnych. Wielu rolników nie może sprzedać swoich płodów rolnych, nawet po w ogóle nie może sprzedać, a co dopiero po cenie, która by ich zadowalała i umożliwiała rozwój na kolejne lata. My nie żyjemy z dnia na dzień, musimy planować nasze życie, naszych rodzin po to, żeby się utrzymać na kilka lat do przodu. Dlatego chcemy, żeby w tym kraju coś w końcu się zmieniło. Nie może być tak, że Niemcy, Francuzi coś sobie ugrają, a my zostaniemy z ręką w nocniku. Witam wszystkich, teraz się po prostu publicznie na tej zadałem się słowo po prostu. Ja wszystkim dziękuję wam wszystkim za przybycie tutaj, to pokazuje skalę problemu. Rolników, które dotyczy naszych płatni śliwek i na naszej przyszłości przede wszystkim się tyczy. Musimy walczyć o swoje przede wszystkim. Widzicie, że tutaj jak podobno tak jak dzisiaj rano czytałem, 260 miejscach aktualnie jest zgłoszone w Polsce. Tak samo i tutaj się spotykamy, żeby zaprotestować. Nasze trzy najważniejsze sklepy przede wszystkim to zakaz importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, stan zielonym ładowi jako schematu oraz przede wszystkim zakaz tak zwanych organizacji skupu do produktów zwierzęcej. Widzimy w ostatnim czasie konferencje są udostępniane, co się dzieje z hodowlą marek, że już są wstępne jakieś ustawy, są to zagłotowe tak zniszczyć. Jeśli zniszczyć jedną tutaj dało, to będą następne, tak, po kolei, tak? I likwidować. Już są plany odnośnie producentów bydła, że tyraki nie powinny hodować w iglach, tak? Także musimy być na to wszystko ostrożni, musimy działać. Tutaj jak już pan Wojciech wspominał, dziękujemy za tą grupą. Wiąże z tej grupy, że było razu na biało, ale my nie przeskoczymy, jedziemy tak, jak to jest wyznaczone, jak jest zgłoszone, także idziemy do Wiśnic. W Wiśnicach musimy być na 10:20-10:30, bo Wiśnicy też mają swój protest. I blokują rondo, żeby się nimi zdążyć. W Wiśnicach na rondzie się zawracamy, jedziemy do Białej. Ulica Lubelska, Zamkowa, Janowska, wjeżdżamy na wiaduk na 30, wjeżdżamy na dwójkę i na koniec tam na ulicy Warszawskiej skręcamy, wracamy tutaj do Łomac i tutaj w tym miejscu proszę wszystkich, żebyśmy się zmieścili, tak nie z tamtej strony stawali, tylko po prostu wszyscy tutaj w tym miejscu, jak policja prosiła. No i przede wszystkim przestrzegajmy tak zasad ruchu drogowego i stosujmy się do kolegów i policjantów. Ja tak krótko tylko chciałem powiedzieć dzisiaj, słuchajcie, są warunki pogodowe, wczoraj się zmieniły. Uważajcie przede wszystkim na drodze, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chciałbym tylko powiedzieć również, że w ostatnich latach gmina Łomazy, ale również sąsiednie doświadczyły pewnych obostrzeń, pewnych zmian, które odgórnie również zostały wprowadzone, chociażby warto wspomnieć o afrykańskim pomorze świń, gdzie tutaj, tylko przykładowo powiem, z gminy Łomazy, że z ponad 220 rolników, którzy trzymali trzodę chlewną, zostało może niecałe dzisiaj 20. Więc to pokazuje tak naprawdę takie liczby, które dotykają rolnictwo i naszą rolniczą gminę, więc to, co dzisiaj podejmujecie, jakie działanie, myślę, że jest przede wszystkim słuszne i spotyka się ze zrozumieniem. Dzisiaj warunki są takie pogodowe, że przewodniczącemu zaproponowałem, że na koniec spotkamy się na kawie i herbacie i tutaj zapraszamy oczywiście. Natomiast przewodniczący mówił, że grafik jest tak napięty dzisiejszego dnia, że będzie ciężko pewnie, ale czujcie się oczywiście zaproszeni. Jeszcze raz powodzenia i idźcie tą drogą, którą oczywiście dzisiaj podejmujecie. Myślę, że już słyszymy, że wycofują się w Komisji Europejskiej z niektórych działań, które miały być wprowadzone. Być może one zostały tak naprawdę odwrócone na następny czas, ale warto tego pilnować i myślę, że tutaj to jest właściwa droga. Dziękuję. Zakaz importu zbóż z Ukrainy. To jest podstawowy cel. No. Oprócz tego Zielony Ład z Unii, nie? Gdzie nam przedstawiają takie programy, że my tego nie jesteśmy w stanie spełnić. No. A jak spełnimy, to upadniemy. No. Taka prawda. Ilu was się tutaj dzisiaj zebrało? Nie wiem. Starałem się policzyć, nie umiem. Ponad setkę, nie wiem. 120, 130. Jest. Rolników jest więcej, tylko tyle jest traktorów. Nie? A w jaki sposób będziecie blokować? Jak puszczacie w ogóle te kolumny? Nie, no kolumny puszczamy w 5 miejsc różnych, gdzie mamy obstawione rondo, tak? Radzyńską, tutaj na Białopodlaską drogę. I to czasowe zatrzymanie ruchu, nie? Mamy na to pozwolenie, zgłosiliśmy w porę, wszystko.
Czy macie nadzieję, że to przyniesie jakieś skutki? Oczywiście, rząd już się ugina, ma dopłacać do tych zbóż, te zboża jeszcze staniały 1 lutego, bo przecież Unia pozwoliła, że proszę wjeżdżać. I wybieramy się na Drohus, oczywiście. Wybieramy się na Drohus, gdzie tam, no wiadomo, tory nas będą interesować, tylko tory, no. Bo tam ostatnio, jak był protest w jesieni, czy tam to było nawet może latem, czy co wiosną, to rozpędzili 200 osób, tak? Ale na traktorach przyjedzie 1000, to raczej nie rozpędzi. Czyli w kupie siła, tak? No w kupie siła, no niestety. No, widać, że ludzie są zdeterminowani do walki po prostu takiej, żeby coś tam zrobić. A rząd się ugina i Unia się ugina. Unia w tej chwili też się ugina. Odstępuje od ugórowania, że tam można motylkowe posiać na te miejsce. No. Unia nas chce po prostu zniszczyć produkcję, żeby w Europie nic nie produkować przez te niby ekologię, ale to jest wszystko pis na wodę. No. Tak dosłownie, pis na wodę to wszystko. No. Dookoła wszędzie kontynenty produkują, a my nie możemy. No. Sami się zjemy chyba, bo to tak to do tego idzie. No i stąd protest, tak? No stąd protest. Dobra, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki.